Ciekawostki o drzewach, część 2. Najmniejszym drzewem jest wierzba zielna, ma do kilkunastu centymetrów wysokości, żyje wysoko w górach, ale to jest drzewo, ma pokrój drzewiasty. Natomiast topole mogą wytwarzać nowe pnie przed odrośla korzeniowe i wtedy ma pokrój krzewiasty, ale są zaliczane przez botaników do drzew. Świerk pospolity, Picea abies, ma wiele ozdobnych odmian, które przez niektórych badaczy są zaliczane jako osobne gatunki. Grujecznik japoński ma sercowate liście, które jesienią, kiedy chlorofil i inne barwniki się rozkładają, mienią się wszystkimi odcieniami jasnej zieleni, żółci, pomarańczu i czerwieni oraz pachną drożdżówką. Najsilniejszy zapach jest wtedy, kiedy zaczynają się właśnie te barwniki rozkładać. Rozmiar korzeni u drzewa jest równy rozmiarowi korony, natomiast drzewa iglaste mogą mieć płytkie korzenie lub głębokie. Głębokie są na ziemiach urodzajnych i wilgotnych, natomiast na ziemiach nieurodzajnych i suchych korzenie rozrastają się nie w głąb ziemi, tylko na boki, jakby szukały po prostu bardziej urodzajnych gleb. Tak jakby szukały urodzajnych gleb. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.